Punkt karate, mimo że nie czuję satysfakcji z życia. Nic mnie nie cieszy. Choć mam wiele powodów do tego, żeby być zadowolonym, to i tak wydaje mi się, że ciągle jest czegoś za mało. To teraz i tak akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo, że nie czuję satysfakcji z życia, ciągle czegoś mi brakuje, ciągle wydaje mi się, że powinienem coś więcej, że może wtedy przyjdzie ta radość z życia. To teraz akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo, że nie czuję satysfakcji z życia, czegoś mi ciągle brakuje. Nie mogę się cieszyć tym, co mam, choć na logikę rozumiem, że mam wiele powodów do radości. Jednak jakaś część mnie czuje się pusta i chciałaby napełnić się czymś jeszcze. To no, teraz akceptuję siebie i wszystko to, co czuję. Wbrew, nie mogę cieszyć się życiem. Bok oka, mimo że mam wiele powodów do radości, pod okiem, ale jakaś część mnie czuje, że trzeba jeszcze coś więcej. Pod nosem ta część nie wierzy, że wszystko może być ok w tu i teraz. Broda jest jej ciągle mało. Obojczyk, kiedy uda mi się coś osiągnąć, jest to taka krótkotrwała radość. Pod pachą, i za chwilę znowu jest ta pustka. Głowa i chcę osiągać kolejną rzecz. Bref, zdobywać kolejny cel i szczyt. Bok oka w tej nadziei, że może wtedy przyjdzie ta radość i pełnia w środku. Pod okiem i potrafię cieszyć się z życia i z tego, co mam. Pod nosem, i znam to uczucie już od dzieciństwa. Broda, jako małe dziecko, w ogóle nie miałem problemu z tym, żeby się cieszyć. Obojczyk, najmniejsza rzecz, była powodem do największej radości. Pod pachą, jednak oni nie podzielali mojej radości i entuzjazmu. Głowa ciągle czegoś ode mnie chcieli, wymagali, brew, i powstało we mnie takie przekonanie. Bok oka, że nie jest w porządku, kiedy jestem, jaki jestem. Pod okiem, że trzeba ciągle coś osiągać, o coś się starać. Pod nosem. Tylko wtedy na chwilę dostaje ich krótkotrwałe zadowolenie. Broda, więc z czasem ta wewnętrzna radość przygasła we mnie. Obojczyk, nikt nie cieszył się razem ze mną tym, kim jestem. Odpachą, i z czasem odeszła ode mnie ta pamięć, jak to jest. Głowa, po prostu być i cieszyć się z tego, kim jestem. Brew, podcieli mi skrzydła tak wiele razy. Bok oka, jakaś część we mnie schowała się i zamknęła. Pod okiem, z takim przekonaniem, o co się cieszyć, jak nikogo to nie obchodzi. Od nosem, a może nawet ich denerwuje. Broda, uwalniam się teraz od tych doświadczeń z przeszłości. Obojczyk, uwalniam się od tego lęku, że kiedy będę robić po mojemu, pod pachą, że kiedy będę robić to, co mnie sprawia radość, głowa, to. Oni się odwrócą albo zdenerwują. Bref, już nie muszę nikogo zadowalać. Bok oka, nie muszę już nikomu niczego udowadniać. Pod okiem, nie muszę już odrzucać samego siebie, pod nosem, żeby zobaczyć akceptację na ich twarzach. Broda to taki stary taniec z dzieciństwa. Obojczyk, którego nie chcę już tańczyć. Pod pachą wybieram siebie w tu i teraz. Głowa: chcę zwrócić się do mojego wewnętrznego dziecka, brew i powiedzieć mu, że. Bardzo mnie interesuje, co dla niego jest ważne. Bok oka chce go wziąć za rękę i powiedzieć mu, pod okiem, że wreszcie może być sobą i spełniać swoje marzenia. Pod nosem, że bardzo mnie to interesuje i jest moim największym pragnieniem. Broda obiecuję, że. Już nigdy tego nie skrytykuję, nie odrzucę. Obojczyk, bo nie ma dla mnie nic cenniejszego, jak poznać to, co w środku. Pod pachą, to co moje, to co jedyne. Głowa, nie muszę już tego odrzucać, żeby zadowolić innych. Brew mogę się cieszyć razem z moim wewnętrznym dzieckiem. Bok oka wszystkim tym, co mam w tu i teraz. Pod okiem sam fakt, że jesteśmy razem i się widzimy. Pod nosem jest źródłem największej radości i satysfakcji z życia. Broda, nie muszę już szukać jakiegoś spełnienia na zewnątrz. Obojczyk w postaci kolejnego osiągniętego celu, pod pachą, bo rozumiem, że tam siebie nie znajdę. Głowa, bo po prostu tam mnie nie ma. Brew. Jestem tutaj w środku, gdzie moje wewnętrzne dziecko. Bok oka ono samo w sobie jest pełnią i mocą. Pod okiem jeśli tylko go obejmę z całej siły. Pod nosem to radość i sens życia zaleją mnie z góry do dołu. Broda, bo nie ma większej satysfakcji, jak ta wewnętrzna relacja. Obojczyk, więc uwalniam już resztki tego starego, bezsensownego schematu. Pod pachą, bo teraz z moim wewnętrznym dzieckiem głowa, nawet samo bycie, i patrzenie na drzewo jest największą satysfakcją z życia.